aż dlatego, że nie ma jego imienia, a przynajmniej ja dalej znaleźć jego imienia nie mogę. Więc po prostu nadałem już mu takie imię, żeby po prostu się nie pitolić w tańcu, dlatego że, no jak widzicie, chociażby ten Bubr też nie ma jakiegoś super skomplikowanego imienia i mówimy po prostu na niego Bubr. Bo to nie jest, nie wiem, połączenie Bobra z czymś tam. Tak jak w przypadku, nie wiem, Scorporili czy Battlerów, czy innych tutaj Titanów. Ale jak widzieliście, teraz odblokowała nam się droga, która była zablokowana w tym trzecim odcinku, gdzie tutaj przechodziliśmy. I teraz mogłem wam na spokojnie pokazać, jak zdobyć zieloną i złotą maskę Tiki. No i teraz będzie ostatnia zielona maska Tiki, która będzie tutaj schowana na samej górze. Właśnie między tym tutaj łańcuchem, co zresztą zauważyliście. I w taki oto sposób Insanity Island mamy zrobione na 100%, więc to był pierwszy i ostatni backtracking. No dobra, skłamałem, będzie jeszcze jeden. A teraz czas na tematykę dzisiejszego odcinka, czyli Entrapment Island, czyli przedostatnia wyspa, na której bossem jest nie kto inny jak Nina Cortex. I czas zacząć pierwszą sekcję, a raczej pierwszy poziom, który jest jedynym głównym poziomem, ponieważ jest to poziom dzielący się na 5 podpoziomów. I jest to Shady Wharf, który swoją drogą ma bardzo ładny soundtrack i widać, że zwiedzamy teraz molo? W którym są dźwigi? Jakby tutaj Cortex planował coś lub budował coś lub był w trakcie budowania czegoś? Być może tak. Szczerze wam powiem, może to zabrzmieć śmiesznie, bo będzie to nawiązanie do innej serii, ale to otoczenie przypomina mi bardzo ostatnie poziomy w Spyro 1 przed walką z Nastym Norkiem. Wiecie, ten takie też molo, gdzie tam chodzili gnorkowie, no i były tam różne żurawie i inne tego typu tegesy. Tutaj prawdopodobnie powinna się wyświetlić nazwa poziomu, ponieważ, przepraszam najmocniej, zapomniałem po prostu nazwy tego poziomu, bo już dawno nie grałem w Spyro 1, jeżeli mam być szczery. W tle możemy dostrzec zachód w słońca, dlatego że jest takie w zasadzie niebo, które jest mocno pomarańczowate, chociaż to równie dobrze może oznaczać, wiecie, wschód słońca. Ale jak się przyjrzymy na samą górę, jak tak czasami kamera poleci na samą górę, to jeszcze wyżej mamy takie ciemne barwy, co jakby oznacza, że niebo zostanie pochłonięte przez noc, czyli wiecie, zachód słońca już tutaj się chyli nam. Ta, ja i te moje mądrości, kurde, ja nigdy nie przestanę, co nie? Ale dobra, mam dla was newsy. W zasadzie to są newsy, które poruszałem w drugim odcinku, aczkolwiek teraz są one tak jakby potwierdzeniem, więc od czego zacznijmy? Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku mówiłem wam odnośnie tego, że są te tak zwane jeszcze dodatkowe challenge na mapie, które są odblokowywane, kiedy zbierzemy wszystkie te Tiki Mask? Okazuje się, że potwierdza się jedna rzecz, o której wspomniałem poprzednim razem, czyli w ostatnim odcinku pokażę wam tylko jeden z tych challenge'y, dlatego że przeglądając sobie gameplay, który udało mi się tam nagrać, to powiem wam szczerze tak, te challenge'y się praktycznie niczym nie różnią w pozostałych światach, tylko jedyne co się zmienia, to tak jak mówiłem, sceneria i typ wrogów, tyle. Może kiedyś, jak najdzie mnie ochota na tą grę ponownie, to może kiedyś zrobię jakiś livestream, gdzie po prostu wam zademonstruję, jak wyglądają te super secret challenge, które jak dla mnie są zapchaj dziurą, bo musieli twórcy, że tak powiem, coś zmieścić, żeby po prostu, wiecie, gra nie była zbyt krótka, chociaż patrząc na to, jak oni to sprosperowali, to śmiem tutaj wątpić, że jednak ta gra, no, zbyt długiego timingu to nie dało, że tak powiem, dodanie tych secret challenge'y, które odblokowują się za pomocą tych Tiki Mask. Tak więc powiem szczerze, że po raz kolejny mogę tutaj docenić starania twórców, bo jednak chcieli, żeby gra była jako tako w miarę długa, jak na grę na Game Boya. No ale no niestety koniec końców wyszło jak wyszło, no. Nie można tutaj za bardzo też ich winić, dlatego że no chcieli, no starali się, no nie wyszło, no trudno się mówi, no.
I tak, dla osób, które będą tutaj próbowały się doszukać jakby odpowiedzi na pewne pytanie, to tak, ta gra jest ostatnią grą Crasha na Game Boy Advance. Już później żadna gra Crasha nie wyszła na Game Boy Advance, tylko potem się twórcy albo po prostu Activision ograniczyło do gier na telefon, czyli przykładowo tam Crash Nitro Kart na iOS-a, potem Crash Nitro Kart 2 i tam wiele innych gierek, czy tam też nawet flaszówek, chociaż flaszówki to nie jest już nic odpowiedzialnego za od twórców, czyli od tam Activision i innych tam. Tak więc tia. I to było w sumie na tyle, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tego pierwszego newsa. Drugi news. Pamiętacie, jak wspominałem odnośnie tego, że zrobię krótki research swojego let's playa lub w ogóle jakiegokolwiek gameplaya z Titansów, żeby zobaczyć, czy czasem te Titany, które tutaj się pojawiają w wersji na Game Boy Advance, czasem nie pojawiły się w intrze do Titanów na PS2 i Xboxa 360 i Wii? Okazuje się, że nie pojawili się, czyli widać, że są to Tytany zrobione, a raczej stworzone ekskluzywnie pod te wersje, czyli jakby tutaj nie za bardzo się spełniłem w swojej roli takiego super uber detektywa. No i oczywiście standardowo tło nam musiało się zablokować, czyli gdybyście teraz przykładowo ominęli jakąś Tiki Mask, skończyłoby się to tym, że musielibyście cały level później robić od zera. I tak jak wspominałem to w trzecim i chyba w drugim odcinku i chyba nawet w pierwszym to napomknę to już po raz ostatni. Bardzo lubię Crasha of the Titans na PS2 właśnie z tego powodu, że kiedy przykładowo czegoś ci zabraknie, to możesz się powiedzmy cofnąć do poziomu i kiedy zdobędziesz to, to nie musisz jakby przechodzić całego poziomu do końca w zasadzie, nie? I tego trochę nie lubię w tej wersji. Wiadomo, no chcieli trochę utrudnić, no utrudnili, tylko że wiecie, inaczej by to wszystko wyglądało, gdyby te poziomy były troszeczkę krótsze. A jako, że te poziomy są w niektórych momentach masakrycznie długie, to po prostu no ciężko jest się do tego przyzwyczaić, że musisz cały level jeszcze raz przechodzić. Plus, tak jak było zresztą mówione na Crash Mani i tak jak ja o tym wspominałem, ta gra ma też taki problem, że ona ma powiedzmy dużo takich ślepych uliczek, które czasami są w stanie nawet ciebie zablokować, więc radzę wam uważać i być ostrożnym, jeżeli chodzi o exploring w tej gierce. Ale z tego, co się dobrze orientuję, Tytany z intra na PS2 pojawiły się, przynajmniej parę z nich pojawiło się w wersji na Nintendo DS, ponieważ tam widziałem bodajże Hipopotama, tak? Pan Zebrę, czy jakoś tak? Nie pamiętam, jak ona dokładnie się nazywała, wiem, że to było połączenie pandy i zebry, czyli pandę zebra, czy jakoś tak, czy pandebra? Chyba tak. Dobra, ale mniejsza o wersji na DS-a, skupmy się na wersji na Game Boy Advance. Teraz robimy już drugą sekcję tego poziomu na Entrapment Island. A raczej już w zasadzie to nawet nie drugą sekcję, a nowy poziom. Więc tak. I jest to poziom, który dzieje się w zasadzie, ciężko mi jest powiedzieć gdzie, bo to jest coś a la dostanie się do UK3, coś takiego, przynajmniej tak mi się jakoś skojarzyło, że to jest coś a la nawiązanie do UK3, tylko że trochę w innym stopniu pokazane, że tutaj jest jakby dużo takiej ciężkiej machinerii, jakieś tutaj windy, jakieś łańcuchy, wydaje mi się, że to jest jakby przedostanie się do UK3. Jakbym miał tutaj to skomentować raz, a porządnie. Oczywiście minionki również powracają. No i nasz Boberek, który w zasadzie, powiem szczerze, mimo że go w pierwszym odcinku trochę pojechałem po nim, to muszę przyznać, że w ostatnim odcinku uratował mi nawet dupę. Ponieważ on ma jeden całkiem solidny, no, specjalny atak, który mogliście przed chwilą zobaczyć, czyli to jest takie dupnięcie, które powoduje, że fala ognia przedostaje się w przeciwnika, co jakby ogranicza się do tego i liczy się z tym, że może go ogłuszyć, czyli łatwo będzie można potem takiego Tytana osiąść. Ja to nagrywam ogólnie 9 maja, jakbyście byli ciekawi.
Tak więc, kiedy wy to oglądacie, to prawdopodobnie ja już mam, nie wiem, nagrany gameplay do Crash Mind Over Mutant na DS, albo już się zabieram za ostatnią grę z maratonu. Albo będę kończył Crash of the Titans na DS-a, kto wie. Kto wie, kto wie. Przepraszam, że nie wspominam tutaj, nie wiem, jakichś moich wspomnień, jak grałem w tę grę za pierwszym razem, ale powiem wam szczerze, że tutaj niestety tego za bardzo nie pamiętam, tego poziomu i tego świata, jak grałem w tę grę za pierwszym razem. Po prostu jakoś tak nie pamiętam i już, no, nie będę tutaj na wymuszenie komentował, co nie? Ale wiem, że jak gadałem też z moją dziewczyną odnośnie tego, dlaczego ona nie lubi wersji na DS-a, to powiedziała mi, że jakby po prostu wydaje jej się, że wersja na DS-a jest trochę nudnawa. Nie do końca bym się z tym zgodził, bo jednak ma tam parę ciekawych aspektów wersja na DS-a. I przede wszystkim, tak jak jeden z moich widzów napisał w sekcji komentarzy, to jest... jest to jakby nawiązanie do Retro Crasha, no bo Crash na DS-a, of the Titans na DS-a, to jakby to powiedzieć, jest mocno inspirowany Retro Crashem i to nawet widać, że jest parę nawet animacji takiego naszego Yamraya Retro. I bardzo lubię ogólnie soundtrack z tych poziomów. Szczerze powiedziawszy, nie ma jakiegoś tutaj mojego super nieulubionego soundtracku. Może być jakaś nutka, która mi się będzie mniej podobać, ale nie ma jakby takiej nutki, która by mi się, nie wiem, tak bardzo nie podobała, żebym tutaj zaraz miał po niej jeździć czy coś. Tak więc jest wszystko git, jest wszystko w porządku. No i oczywiście Electric, który działa mi często na nerwy w tej gierce, w tym porcie. Bo mam czasami wrażenie, że Electric po prostu jest za bardzo zraszowany, w sensie w takim, że nie, że na przykład jest go łatwo pokonać, tylko po prostu wręcz przeciwnie. On cię potrafi czasami tak zablokować, że praktycznie musisz liczyć się z tym, że może zaraz wlecieć instakill albo po prostu szybki def. I będzie po tobie. I to jest kolejna jakby rzecz, której trochę nie lubię w tej gierce. Tak, wiem, że miałem skończyć, powiedzmy, z takim narzekaniem, ale też nie chcę siedzieć cicho, jeżeli coś mi się nie podoba, to wolę o tym powiedzieć. Nie lubię bardzo w tej gierce mechaniki odbijania się Crasha. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że jakbym, nie wiem, chcę tutaj, żeby Crash był, kurde, stuprocentowo, wiecie, taki gładki, żeby on, nie wiem, tam doskoczył bezproblemowo, żeby nie było żadnego challenge'u. Wiadomo, no, challenge'e są fajne, tak? Ale w momencie, kiedy przykładowo Crash się łapie, to jest czasami tak, że nawet jeżeli dasz strzałkę do góry, w moim przypadku, jak gram na klawiaturze, a wy na przykład na padzie, to technicznie, kiedy wciskacie klawisz, w moim przypadku Z, na padzie to będzie przycisk przykładowo X, lub nie wiem, tam na jaki sobie ustawiacie skok, to Crash zamiast wlecieć do góry, to często jest tak, że raz skoczy do góry, a raz se zleci w dół, nie? I to jest tak naprawdę losowe. Ja tego bardzo nie lubię i można by powiedzieć, że w takich grach ja to bardzo potępiam i szczerze powiedziawszy, jest to dla mnie mega wada, dlatego że tu już jest jakby coś związane z gameplayem. A bądźmy sobie szczerzy, gameplay to jest jakby taki najważniejszy punkt każdej gry, bo jednak gra może mieć gównianą grafikę, ale może mieć dobry gameplay. Gra może mieć super grafikę, ale może mieć gówniany gameplay. Rozumiecie, o co chodzi? Chyba wiecie, do czego piję. No i tak jak wspominałem wcześniej... O, i tutaj mieliście dokładny przykład tego, jak Crash mi się ześlizgnął. No. Tak więc to chciałem wam w sumie zademonstrować. I specjalnie też niektóre takie fajle zostawiłem, dlatego żebyście mogli zobaczyć, jakie Crash czasami ma problemy z mechaniką. Ale dobra. Idąc dalej z tematami. Tak jak wam wspominałem poprzednim razem odnośnie owoców Umpa. Wspominałem wam, że tam ostatnio mieliśmy bodajże ledwo 800 albo ponad 800 i mówiłem, że od następnego odcinka, przedostatniego odcinka już z tej serii, będziemy mieli 1200 lub no tam ponad 1000. No i jak widzicie, okazało się, że mamy tyle. I każde teraz zbieranie owoca Umpa będzie skutkowało tym, że za każdym razem będziemy zdobywali nowe życie. Maksymalnie w tej grze zdobyłem bodajże żyć 7 albo 8, coś takiego.
No i parę upgrade'ów dla Yamraya, które tak na dobrą sprawę były dla mnie bezużyteczne, dlatego że jak widzicie nie muszę się jakoś super starać, jeżeli chodzi o walki z bossami, ponieważ bossów pokonuję od tak. Dosłownie bossowie w tej gierce to ciężko mi jest ich nazwać. No może poza Tiny Tigerem, bo on trochę mi problemu sprawił, nie będę tego ukrywał. Ale no dzisiejszy boss, z którym będziemy walczyć, no to nie no, w zasadzie Nina była dosyć trudna. No dobra, mogę przyznać, że Nina była bardzo trudna. Nie będę tutaj owijał w bawełnę, Nina też mi troszeczkę sprawiła problem. Ale na przykład ostatni boss to jest po prostu śmiech na sali. Pierwszy boss to jest śmiech na sali, trzeci boss to jest śmiech na sali. Czwarty boss jest trudny, a piąty boss to jest śmiech na sali. Zresztą zobaczycie sami, jak dojdziemy, bo jak widzicie odcinki z Titansów są długie, dlatego że tak jak już zapowiadałem bodajże w Titansach na PS2, jak nie zapowiadałem, no to w pierwszym odcinku to na pewno napomknąłem, że odcinek jest co świat. Czyli praktycznie nie będzie tak, że o, zaliczymy sobie powiedzmy pierwszy poziom i koniec odcinka. Nie, po prostu wszystkie 3 plus boss poziomy będą zaliczone. Tak więc o to się martwić nie musicie. I po raz kolejny mechanika z tym kołem zębatym, które przed chwilą było zniszczone. Gdyby nie to, że mam nietykalność, to teraz Crash by leżał na dole, dlatego że to koło zębate działa w jakiś posrany sposób. Ja tego mega nie lubię. Ale teraz w sumie tak może trochę off-topując, dlatego że póki co gnamy do przodu, nic ciekawego się nie dzieje, to albo w sumie dobra, zanim ja to powiem, to wybaczcie za szelest, otworzę sobie wodę. Żeby nie było, że mi za szybko zaschnie w gardle i będzie powtórka z rozrywki jak odcinek numer 3. Dobra. Żyję, mam się dobrze, jest git. Więc tak trochę off-topując teraz nie na temat Crasha. Mogę się w sumie pochwalić tym, że... A raczej pochwalić, no. Jak wiecie, ostatnio wyszła sprawa z The Last of Us 2. Że jednak gra zostanie przełożona po raz kolejny z premierą i teraz premiera gry będzie 19 czerwca. Coś takiego. 19 czerwca albo 17, kurde, cały czas mi się to myli. W każdym razie, sprawa wygląda następująco, że... że jakby to powiedzieć, przez to, że po raz kolejny została data premiery przełożona, no to kasa została oczywiście zwrócona i powiem wam szczerze, że to jest troszeczkę momentami demotywujące, dlatego że nie powiem, że nie. Nastawiam się bardzo na tę gierkę, ale z każdym takim przesuwaniem coraz mniejszy mam hype. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że ja chcę, żeby twórcy powiedzmy nie starali się i tyle, bo wiadomo do czego to będzie zaraz pite. Ale z drugiej strony zwróćmy też uwagę, ile razy ta gra miała przenosiny. Ta gra miała wyjść ponoć z tego co wiem w 2018 na początku, później było przekładane, że pod koniec 2018, później było, że 2019, później, że też gdzieś tam w połowie albo pod koniec 2019, później miał się pojawić już ten maj 2020, a na samym końcu jest czerwiec. I za każdym razem jest ta sama śpiewka, że oni grę nie mają skończoną, że tam mają 70% gry skończonej. I wiecie, zanim ktokolwiek powie, że no o, trochę za ostry temat wyleciałem, bo mamy tutaj Crasha na Game Boya, ale... A gadam tutaj o The Last of Us, nie? Nie wiem dlaczego to ale w sumie powiedziałem. Zgadzam się 100%, tylko że też po części The Last of Us jest związane w małym stopniu z Crashem, dlatego że jednak, wiecie, twórcy The Last of Us to przecież pierwotnie byli twórcy Crasha i później Jacka i Daxtera, więc technicznie mówię tutaj o naszych niegrzecznych psach, które no swoją drogą niestety w tamtym momencie, w zasadzie to już od dłuższego czasu trochę zeszli na psy przysłowiowe, nie? Jest to dosyć... no nie wiem. Nie wiem co mogę o tym myśleć, nie mogę powiedzieć, że to jest zły deweloper, no bo jednak widać starania ich w takich właśnie grach jak
Uncharted, Jak and Daxter, Crash Bandicoot, trylogia, no, The Last of Us 1 i zapewne The Last of Us 2. Ale tutaj chodzi o to, że ta firma po prostu się, no, troszeczkę nawet bardzo bym powiedział pogorszyła w tym, co robi. Tak szczerze powiedziawszy. No niestety, no. Dobre firmy czasami schodzą na psy, a te złe firmy czasami, wiecie, wstają z tego gówna, w jakie wpadły. Nie zdziwiłbym się, gdyby Blast właśnie wstało z takiego przysłowiowego gówna. Chociaż to jest firma, która jak wpadnie w gówno, to już po prostu po uszy, nie? Nie, dobra, nie będę się czepiał. Blast może nie jest aż tak złą firmą, ale no nie powiem, że nie. No jest jedna gra w sumie z Blast, która mnie dosyć interesuje, jest nawet spoko i tą grę pewnie kiedyś tam ogram w przyszłości. King. Kurde, nie King. Jezu, co ja chciałem powiedzieć. Kung Fu King Karate Mistrz. O. Bo wiecie, crash tutaj teraz wszystkich tytanów, wiecie, ciosami karate, nie? Taekwondo, kurde, inne tego typu rzeczy. Patrzcie, jak on ich ciśnie, kurde. Pinch punch, pinch punch, pinch punch. I to była najgłupsza śmierć, jaka kiedykolwiek mogła się wydarzyć w tym let's playu. Po prostu przed samym exitem Battler mnie pocisnął. No i teraz zwiedzamy już ostatnią sekcję w świecie Entrapment Island, a raczej nie w świecie, a na wyspie Entrapment. Jest to sekcja, która jest podzielona na dwa podpoziomy. W zasadzie ten poziom, później druga sekcja i walka z bossem, czyli z Niną Cortex, która nie jest arachniną, a spiderbotem. Tak jak zresztą powiedziałem w pierwszym odcinku. Ponieważ twórcy zamiast nazwać ją arachnina, nazwali ją spiderbotem, czyli tak jak pierwotnie miała się nazywać w wersji na konsole stacjonarne. I po raz kolejny lecimy Frogim, który ma możliwość władania pszczołami. I w ogóle mnie zastanawia czasem, czy jego skóra, znaczy widzę, że on ma zieloną skórę, bo widzę po dłoniach i po stopach, ale teraz jak tułów mu się zmienił na ten jaśniejszy kolor, to wiem, że to jest oczywiście wpływ aku i tak dalej, ale do czego pije? Skoro on ma taką władzę nad pszczołami, to czy czasem to nie jest na zasadzie takiej, że on ma te całe plastry miodu przyklejone na tułów i na spodnie, powiedzmy? Bo jednak to trochę tak wygląda moim zdaniem, że jednak no z jakiegoś powodu te pszczoły są nim zainteresowane, tak? Więc to nie jest jakby coś, co się tak całkiem przypadkowo wydarzyło. Przynajmniej ja tak uważam. Mogę się oczywiście mylić. 609 na 650 mojosów. Kurde, jaka to jest ogromna liczba. Szkoda tylko, że te wszystkie upgrade'y, które dostaję w trakcie gry, praktycznie olałem. No bo tak na dobrą sprawę, żadne z tych upgrade'ów nie były mi jakoś super potrzebne, bo nawet gdybym nie zbierał tych mojosów, to myślę, żebym ostatniego bossa też pokonał bardzo szybko. Tak więc ja jakby, wiecie, tak trochę nie patrzę za bardzo na te upgrade'y, bo one są, okej, są, bo musi być jakaś zapchać dziura w gameplay'u, ale finalnie nie sprawiają one żadnego u mnie takiego, nie wiem, super zaskoczenia. Tym bardziej, że jest tutaj niejednokrotnie mowa o tym, że mamy zupgrade'owany spin attack czy slide attack, a jak widzicie z tych ataków no średnio korzystam. Jak już to atakuję z stóp Crasha i z pięści, a raczej z nóg Crasha bym powiedział, chociaż też po części stóp. Mam nadzieję, że żaden fetyszysta się teraz nie odpali. O Jezu, ja i te moje ten gadatki. Więc technicznie rzecz biorąc, gierkę skończyłem w 3 dni. 7 zacząłem nagrywać pierwszy gameplay. Później nagrałem gameplay do drugiego świata, z tego co wiem. Później 8 nagrałem właśnie to, co widzieliście w poprzednich odcinkach, czyli Insanity Island oraz... Nie, Entrapment Island... Nie, czekajcie. Entrapment Island też nagrałem 8, czyli w zasadzie te dwa światy i... Dzisiaj w nocy skończyłem nagrywać ostatni świat, czyli Floating Weights, czy jakoś tak. Zresztą zobaczymy później nazwę tego ostatniego świata, tej ostatniej wyspy. Tutaj całkiem fajny glitch mi się wydarzył. Otóż, jak widzieliście, były te cztery skrzynki żelazne i pośrodku ta dziura, gdzie tam były te cztery dżemy, nie? Te cztery klejnoty.
Okazuje się, że kiedy wracałem tutaj do tego poziomu, dlatego że, jak wiecie, zostawiłem Tiki Mask jedną, co spowodowało, że musiałem robić backtracking. A wiecie, nie mogłem sobie po zdobyciu tego Tiki Mask, a raczej tej Tiki Mask wyjść, ponieważ no musiałem cały level przechodzić, dlatego że ta gra rządzi się trochę innymi prawami. To wydarzyło się coś takiego, że bodajże grałem elektrykiem i jak spadłem w dół, to elektryk się chyba przez dobre 2 minuty odbijał i nie mogłem w ogóle wyjść z tej dziury, nie? Z tym tytanem, nawet nie mogłem wyskoczyć, dlatego że gracz w trakcie, powiedzmy, odbijania nie może wyskoczyć. I to jest taka też kolejna wada, jeżeli chodzi o tę grę. Ale teraz taka ciekawostka. Wiecie, gdzie zostawiłem tą maskę Tiki? Zieloną, taki mały spoiler. Właśnie w drugiej sekcji, którą zwiedzaliśmy na początku, gdzie byliśmy na ziemi, gdzie potem wspinaliśmy się do góry. Gdzie byliśmy, wiecie, na tym drzewie całym. I ja wam nawet pokażę, w którym miejscu, gdzie nie poszliśmy gameplayowo i uwierzcie mi, myślę, że każdy z was by się domyślił, że tam czegoś zabrakło. No i teraz zwiedzamy już ostatnią sekcję. Entrapment Island. I jakbym miał być szczery, jeżeli chodzi o położenie, powiedzmy, epizodu w tym, co tutaj gramy, w tym poziomie, to bym powiedział, że to jest połączenie 15, 16 i 17 epizodu. Tylko z tą różnicą, że tutaj nie ma Uka jako bossa, tylko Nina. Która zresztą dzisiaj zostanie spierniczona ze stanowiska, dlatego że zostanie... zawiedzie, że tak powiem, mastera Uka, który tak bardzo pokładał w nią nadzieję. I później będzie przywrócenie Cortexa, który dokończy te swoje niecne plany, które miał na początku dokończyć. Co było dosyć zabawne, no bo na początku Cortex nie zatrzymał Crasha i potem został odtrącony od władzy nad światem, ponieważ Uka, tak jak w wersji na konsole stacjonarne, powiedział, że Cortex jest po prostu bezużyteczny. I widać, że za każdym razem jego plan szlak trafia. Ale w momencie, kiedy Nina dała dupy, to teraz, o, Cortex, wracaj, no, Cortex, przydasz mi się, no. No to widzicie, jaki fałszywy szef jest z tego Uka, nie? Fałszywy master, kurde. Master disaster. Szczerze, z tych wszystkich tytanów to najbardziej podoba mi się chyba model Radical i Spike'a, dlatego że one są bardzo mocno związane z swoimi jakby wersjami na konsole stacjonarne, ponieważ, znaczy, Snipe też po części, ale jeżeli miałbym być szczery, to Spike oraz Radical są one po prostu, jakby wiecie, jeden do jednego, tylko wklejone do wersji na Game Boya i dane w 2D albo pseudo 3D w zasadzie, bo oni tak bardziej z boku stoją niż tak jak Crash po prostu po prawej stronie albo po lewej. No i tutaj miałem pewien dylemat, dlatego że mogłem bardzo szybko zginąć, ale na szczęście udało mi się przejąć władzę nad Butlerem, który skopie teraz dupę Radical. I co ja mogę sądzić o butlerach w tej grze? Czy te butlery są, nie wiem, lepsze niż w wersjach na konsole stacjonarne? No powiem szczerze, że butler w tej wersji akurat parę razy mi dupę uratował, więc tutaj mogę chociażby troszeczkę zmienić zdanie, przynajmniej w tej wersji gry zmienić zdanie na temat butlerów. Ale hej! Po tej gierce już będziemy ogrywali ostatnią grę z tematyki Titansów. W sensie Of the Titans, o to mi chodzi, bo już potem przechodzimy do Mind Over Mutant. I tak, nie będę robił wersji na Jawę Titansów, dlatego że wersja Titansów na Jawę w zasadzie nie jest jakoś super ważna, plus ta gierka mnie jakoś super nie interesuje. Plus tej gierki nie lubię. I chyba ostatni plus jest taki, że ta gierka jakiejś fabuły nie ma za bardzo, z tego co się orientuję i z tego co czytałem. Bo ja ogrywam tylko te gry, które mają, wiecie, takie super różnice fabularne, a z tego co wiem, wersja na Jawę jest troszeczkę fabularnie zbliżona do wersji na Game Boy Advance albo do wersji na
właśnie PS2, tylko że z tą różnicą, że jest na ten, na telefon. No i tyle, co w sumie w zasadzie, co chciałem powiedzieć. Tak więc jeżeli ktoś by się mnie tam pytał, czy co nagram, to wątpię w to, bo gierka mnie kompletnie nie interesuje. Tak samo jak nie nagram Crasha Bandicoot X99, coś takiego. No ta gierka jest też mnie za bardzo nie interesuje, plus... Nie wiem, ja przynajmniej uważam, że ona fabularnie nigdzie nie jest powiązana. Po prostu jest to gierka Crasha, która se tam wyszła i tyle. I tak zresztą widziałem mało longplayów, gameplayów, speedrunów, whatever z Crasha Bandicoot X99. Też bardzo mało let's play jest z wersji na Advance'a Titansów, co jest zaskakujące. Ale też jest sporo speedrunów wersji na DS-a. DS-owa chyba wersja to jest druga najbardziej chyba speedrunowa wersja Titanów, bo zaraz obok są, wiecie, te wersje na X360, PS2 i Wii. Czyli takie nasze podstawowe wersje Clash of the Titans. I jakby ktoś się pytał, co sądzę o wersji PSP Titanów, to moje zdanie jest takie, że wersja w sumie nie różni się praktycznie niczym od wersji na PS2, Wii i tak dalej. No może poza tym, że grafika jest gorsza. I że inne studio jest odpowiedzialne za wersję na PSP. Bo wiecie, inna jest intro, kiedy... Znaczy jak zawsze jest pokaz, powiedzmy intra dewelopera, że przykładowo Sierra albo Radical, co nie? To w przypadku wersji na PSP to nie pamiętam, co to był za deweloper odpowiedzialny za wersję na PSP, ale wiem, że było tam takie intro z statkiem, takim bombowcem, czy jakoś inaczej w sumie on się nazywał. Ale no cóż, zbliżamy się ku końcowi tego poziomu i do walki z bossem. Najtrudniejszym bossem z tego odcinka i w ogóle z całej gry. Serio, Nina Cortex jest naprawdę mega trudna i uwierzcie mi, konfrontacja z nią będzie kosztowała was łzy, pot, przelane będą, że tak powiem, nerwy. Ja na waszym miejscu bym się nie podejmował grania w tę grę. Bo Nina Cortex wam dosłownie skopie dupę do takiego stopnia, że po nocach nie będziecie mogli spać. Uwierzcie mi. Ja sam byłem tego przykładem, jak nagrywałem ten gameplay. Wczoraj, dosłownie w nocy spać nie mogłem. Miałem koszmary. Nina Cortex zniszczyła mi psychikę. Tak zwana psycha siada. No ale zresztą sami zobaczycie zaraz, jak mi psycha siadła. Tak więc ruszamy. Przekraczamy strzałeczkę. I zaczynamy tutaj, kurde, konfrontację z Niną. Nie będę tutaj za bardzo tłumaczył tych okienek dialogowych, dlatego że możemy sami się, że tak powiem, domyśleć, co tu jest bardzo mówione. O, Crash, pojawiłeś się, chcesz uratować swoją siostrę? Nie, chaci w D, idziemy walczyć. Przygotuję Spider-Bota i będzie Mortal Kombat. Serio, te jakby teksty w fabule nie mają jakiejś super głębokiej myśli. Najtrudniejszy boss został pokonany. Jezu, ale to jest żenada, nie? To jest żenada, kurde, na kółkach. I w taki oto sposób również uratowaliśmy Coco, dzięki czemu rodzina Bandicootów jest uratowana i teraz możemy się skupić na unicestwieniu doktora Neo Cortex. No i tam standardowo był dialog pomiędzy Crashem a Aku-Aku. Aku-Aku się zapytał, czy Crash jest gotowy, oczywiście. No i Crash, no co mógłby innego Crash odpowiedzieć? Oczywiście, że Crash jest zawsze gotowy. Crash się nie boi niczego. Crash po prostu jest nieustraszony. On się niczego nie boi. I to jest oczywiście plus dla jego postaci.
Bo mógłby być taki, wiecie, przerażony, chociaż wiadomo, no są momenty, gdzie on się boi czegoś, na przykład boi się takiego engina, z którym musiał po raz kolejny walczyć. Boi się na przykład Cortexa w niektórych momentach, no ale jednak chcąc nie chcąc i tak mu kopię dupę, więc można by powiedzieć, że Crash jest nieustraszony w tej kwestii. No i oczywiście tutaj Nina się tłumaczy, że okazuje się, że Crash Bandicoot jednak jest troszeczkę silniejszy, a raczej ona by mogła nawet użyć słowa, że potężniejszy od niej. Ukałka nie może w to po prostu dowierzać i w sumie tutaj chyba nawet skomentował to tak, że u was to jest chyba rodzinne, że nie potraficie złapać durnego Jamraja. I co za tym idzie, Nina się popłakała, ponieważ została zwolniona. Coco się teraz wygraża, że zaraz Crash tutaj przybędzie z pomocą i skopie dupę wszystkim. Ukałka oczywiście tam robi podśmiechujki, że ha ha ha, no co ty nie powiesz, prędzej zostanie pokonany. I teraz Ukałka zawołał Cortexa, który został przywrócony do swoich czynności. I teraz akcja nabiera takiego tempa, że teraz Cortex będzie odpowiedzialny za to, co teraz się będzie działo. Jeżeli Cortex spartoli, no to praktycznie oni są już na przegranej pozycji, dlatego że no przegrają. Dominator zostanie po raz kolejny zniszczony, a oni będą musieli przeżyć tą klęskę. Tę klęskę. Zanim jednak zabierzemy się za poziom, który ma zabrać nas na ostatnią wyspę, to teraz wam pokażę, gdzie dokładnie jest ta ostatnia maska. Kto by z was pomyślał, że trzeba przejść tutaj na dół? Że tutaj na dole jest jeszcze jakaś sekcja, gdzie są tutaj tytany, gdzie jest tutaj skrzynka z strzałką. No i przy okazji ślepa uliczka, którą przed chwilą widzieliście. I teraz dostając się do góry, zebraliśmy ostatnią Tiki Mask. A teraz zabieramy się za podróż na ostatnią wyspę. I tutaj mamy teraz różnicę. Nie dość, że to jest ostatnia już podróż, to jednak już nie kontrolujemy łódki, tylko teraz paralotnią lecimy. Co jest dosyć spoko. Ale ja tego poziomu za bardzo nie lubię. Przyznam szczerze, że nie lubię bardzo położenia tych skrzynek. Ja zaliczyłem ten poziom chyba za 10 razem. Coś takiego. Po prostu nie lubię bardzo położenia skrzynek w tym poziomie, bo tutaj musisz obrać w zasadzie taką samą drogę, co ja teraz obrałem, ponieważ jeżeli będziesz próbował inną obrać, to musisz być naprawdę super szybki, dlatego że parę razy mi się przykładowo zdarzyło, że zdobyłem 14 skrzynek na 15 i mi już czas mijał. Wiadomo, no nic się nie stanie, jak czas minie, no bo ja to pokazuję wam, żeby pokazać wam takie 100%. Poza oczywiście tą minigierką, która jest opcjonalna i w zasadzie te 100% też jest opcjonalne. Ale tutaj wam bardziej pokazuję, dlatego że to są trochę rzeczy, które wydaje mi się, że są najważniejsze w takim gameplayu. A taka minigierka, która w zasadzie nie różni się niczym, tylko to, że tło się zmienia i typ przeciwnika, no to wiecie. I w taki oto sposób cztery wyspy mamy zrobione na 100% i ostatnia wyspa to, uwaga, Floating Fortress. I tam będziemy mieli konfrontację z naszym ostatnim bossem. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę Let's Play. Widzimy się w ostatnim odcinku z Crasha of the Titans na Game Boy Advance. Trzymajcie się, cześć i pa pa!